Witamy Państwa. Żużlowy magazyn bez hamulców na WP Sportowe Fakty. Dzisiaj z nami jest cała żużlowa śmietanka w Polsce. Grand Prix gości u nas dzisiaj w magazynie. Ja nazywam się Dariusz Ostafiński. Jarosław Galeski, dzień dobry, witamy Państwa. I nasi pierwsi dwaj goście z Grand Prix, czyli... Janusz Kłodziej, dzień dobry. Patryk Dudek, dzień dobry. I Patryk Dudek. Dobrze, nie tracimy czasu na żadne zbędne wstępy. Ruszamy z tematem, bo jest o czym rozmawiać. Panowie, zaczniemy od tematu Grand Prix, od Warszawy, bo to Grand Prix jakby, no co prawda trochę czasu do niego zostało, przygotować jeszcze się będziecie mieli czas, ale o tym Grand Prix bym chciał porozmawiać. Inauguracja, duża presja, oczekiwania kibiców. A wy jak? Na luzie czy troszkę spięci? No, Patryk to przeżywa, więc może więcej coś powiedzieć. Co ja mogę powiedzieć? Akurat mamy, można powiedzieć, początek stycznia, więc jeszcze znaczy nie początek, środek. Jeszcze tak, dopiero jesteśmy na etapie przygotowania sprzętowego, jeszcze jesteśmy w treningach, więc przed nami będzie parę meczy ligowych, różnych sparingów, treningów, turniej, więc spokojnie, jeszcze do tego mamy czas. Dobrze, ale przepraszam Jarek, jeszcze moment dopytam, ale to rozumiem, że jak poprzednim razem było tak, no to jak już było tuż przed, to ta temperatura i ta gorączka była już troszkę większa, tak? I ty wiesz, z czym to się je. Wiadomo, czym bliżej zawodów, tym większa będzie jakaś presja. Tym bardziej, że to będzie pierwsza runda Grand Prix i każdy będzie chciał tam zapunktować na takim poziomie, żeby no, nie być ostatnim po tej pierwszej rundzie. Ja tak zawsze odczuwałem, więc no, dwa razy mi się udało, że gdzieś byłem w środku tabeli, więc nie narzekam i obu było tak w tym roku. Jarek? Mamy wielkie nadzieje związane z waszymi występami w Grand Prix, no bo będziemy mieć czterech reprezentantów Polski. Tak się zastanawiam, na ile, wiadomo, Grand Prix jest turniejem indywidualnym, ale na ile jest możliwa współpraca pomiędzy wami? Co jeden jest w stanie zrobić dla drugiego, jeżeli będą ważyć się losy medali? Czy to w ogóle nie wchodzi w grę, Janusz? O, ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że każdy tutaj akurat pracuje na własny rachunek i nawet często się mówi, że poza torem możesz mieć przyjaciół, ale na torze już ich brak, więc tak mi się wydaje, że każdy będzie patrzył, musi być mocno skupiony przede wszystkim na sobie, żeby w tych po prostu zawodach dobrze pojechać. No ale mieliśmy w Grand Prix sytuację, kiedy Greg Hancock pomagał Chrisowi Holderowi, przepuszczał go. Czy wy w ogóle bierzecie pod uwagę takie sytuacje, czy... Jarek, ale chwila, bo wiesz, my to krytykowaliśmy, no to teraz nie wymagajmy od naszych zawodników, żeby oni się jakby do tego dostosowali. Ale okej, okay, Janusz, no jakby no, odpowiedz. Wydaje mi się, że ciężko by było, no nie, bo to tak jak mówię, to są zawody indywidualne i nie wiem, ciężka sprawa. Nie będziecie się przepuszczać. No, musimy robić swoje. Także dla wyższego dobra też, nie? Jak kolega będzie miał na coś szansę, gdzieś tam na końcu, jakiś medal, coś, będzie się ważyło, jeden punkt. Ja miałem raz taką sytuację, Ja miałem teraz taką sytuację, że było Grand Prix Leszna i mogłem jechać chyba z dziką kartą i Jason Crump właśnie powiedział, że w jednym biegu chyba półfinałowym wypuściłem Jarka do przodu Hampela, natomiast to było jego odczucie, patrząc z boku, natomiast ja jechałem gdzieś tam swoją linią, nie mogłem złapać innej szybszej, więc po prostu Jarek mnie wyprzedził i czasami też tak to wygląda. No nie, że... Ja rozumiem, że wszyscy napisali, że przepuściłeś, tak? Nie. Normalnie nikt, tylko to Jason tak jakoś to zobrazował. Patryk, czasowy tor, no właśnie, to trochę inna specyfika. Jakby nie będę pytał o to Janusza, bo jego wspomnienia są odległe, bo na jakimś czasowym torze na pewno jechał w Grand Prix, ale ty masz bliższe doświadczenia na dokładkę na tych nowych tłumikach. Jak to jest? Czy to jest już tak, że to nie jest problem w ogóle, a może jest dalej? No bo nie wiem, czasami tłumaczyli zawodnicy słabe występy tym, że jadą na czasowym. Te dwa lata jeżdżąc w Grand Prix nauczyły mnie to, że jeśli ma się sprzęt w danym momencie, silnik bardzo dobrze przygotowany, to się jedzie no obojętnie na jakim torze, obojętnie na jakiej zębatce, obojętnie z jakiego pola startowego i się po prostu puszcza sprzęgło i wygrywa. Jeśli ma się też tą formę całą, i dobrze jest, że tak powiem, zawodnik wjechany, to jest bez znaczenia, czy to jest tor jednodniowy, czy normalny. Nie ma to kompletnie znaczenia, gdzie człowiek jest naprawdę na fali. To może pytanie trochę z innej beczki. Powiedzieliście, że nie będziecie się przepuszczać, że będziecie grać fair. Szanujemy to podejście jak najbardziej, ale chciałbym zapytać o Marka Cieślaka, o trenera kadry narodowej, bo też było wiele dyskusji na temat jego roli. Czy chcielibyście, żeby on był obecny z wami w parku maszyn i udzielał wam rad? Krótko mówiąc, czy trenerowi kadry należy taki zakres obowiązków wpisać do umowy?
Ja mogę się wypowiedzieć, że no, w sumie to są też zawody indywidualne, jesteśmy tam teamem. To zależy, czy ktoś ma taką osobę obok, czy nie. U mnie jest na przykład tata, który gdzieś tam podgląda mnie w czasie jazdy i na przykład mi mówi, że to zrobiłeś źle, teraz źle pojechałeś. Dodatkowe uwagi od trenera też mogą się przydać, bo nie wszystko może mój tata zobaczyć, czy moi mechanicy, więc... Z drugiej strony, jak są emocje, to czasami się nie chce mieć nikogo obok siebie i po prostu człowiek sam siebie rozlicza w danej sytuacji. Z kolejnej strony ciekawe, czy Markowi by się chciało też dojeżdżać na każde zawody i cokolwiek mówić. Tym bardziej, że na co dzień też Marek, nie jest z nami. Marek Cieślak zawsze tłumaczy to tak, że on nie przyjeżdża, bo boi się, że jak stałby za długo na przykład w boksie Janusza Kołodzieja, to co inni by sobie pomyśleli, że mógłby ktoś pomyśleć, że on kogoś bardziej faworyzuje, czy kogoś bardziej lubi, komuś bardziej pomaga. No, a jest was też czterech, więc problem będzie pewnie z tym, żeby to dobrze obskoczyć. Pewnie tu by mogły znowu media by mogły zrobić zgrzyty, bo jeśli chodzi o nas, to czasami zawody się tak szybko przebiegają, że ja nawet nie wiem, ile mam punktów, a robię swoje, więc... To jest bardzo szeroki temat. Ale rozumiem, że jakby te wątpliwości Marka Cieślaka są zupełnie nieuzasadnione, że mógłby spokojnie być i nie miałbyś problemu z tym, że jest na przykład u Janusza Kołodzieja 5 sekund dłużej niż u ciebie. Nie przeszkadzałoby mi to kompletnie, bo no, też znamy trenera Marka Cieślaka, że on z każdym porozmawia, bo nawet by chodził do zawodników zagranicznych, czasami też może z nimi porozmawiać, ale też nie ale wiemy na jaki temat. Chyba wszyscy krzywym okiem patrzyli. Ale nie wiadomo, właśnie mówię, dlatego nie wiadomo, na jaki temat by rozmawiali. I więc... No to jest kwestia też woli, no myślę, dogadania się z Markiem. Ale byłoby to chyba całkiem fajne. Na pewno by nie przeszkadzał. Janusz, też zapraszasz Marka Cieślaka do swojego boksu w trakcie Grand Prix, czy poradzisz sobie sam? No nie wiem, co powiedzieć, bo tak właśnie Patryk mówi. Tutaj trener Marek Cieślak robi zawsze fajną robotę i tak dalej. Natomiast to są zawody indywidualne i... Czasami więcej jest trzeba takiego spokoju niż za dużo doradców. Ja tu akurat nie chodzi mi, żeby coś złego mówić, tylko że wydaje mi się, że nie możemy też tak no, pompować tego i przesadzać. Każdy potrafi z nas dobrze się przygotować do każdych zawodów i robić swoje, więc kwestia to po prostu siąść i przedyskutować ten temat. Jedziemy na obóz kadrowy, podejrzewam, że będzie czas na to. Panowie, ja mam może to pytanie bardziej do Patryka niż do Janusza, bo on chyba tego problemu nie ma. Pamiętam, jak w środku sezonu prezes PZMOT-u Andrzej Witkowski powiedział, że nasi zawodnicy no, słabo jeżdżą, bo to był jeszcze ten moment, kiedy tam nie było powiedzmy za dużo kryzys. Punktów. I on stwierdził, że ten kryzys jest stąd, że tam są ojcowie i w ogóle, że zawodnicy powinni tych swoich ojców wreszcie odstawić na boczny tor, bo z ojcem się nigdy na poważnie nie pokłócą, bo nigdy mu nic nie powiedzą i że generalnie by było jakby lepiej, jakby zmienili te osoby z najbliższego otoczenia. Z korzyścią dla swojego wyniku. Nie wiem, uważasz, że Patryk, że na przykład faktycznie, gdyby twojego taty nie było w parku maszyn, to byłby dla ciebie jakiś impuls? Mogłoby być lepiej, czy... Czy absolutnie, czy nie wiem, czy akurat może się nigdy nad tym nie zastanawiałeś? W przypadku prezes Witkowski też nie wie, jakie ja mam relacje z moim tatą. Na przykład ja uważam, że nie ma na razie takiej opcji, żeby odsunąć taty od mojego teamu, bo jest to jedyna osoba, która może mi powiedzieć więcej i to jest też osoba, która najbardziej ją wysłucha w parkingu niż na przykład swoich mechaników, którzy by mi zwrócili uwagę, że a, źle pojechałeś na przykład i mogłeś jechać przy krawężniku, a nie szeroko. Tu mam całkiem inne zdanie, jeśli by mi to powiedział mechanik, a inaczej patrzę na to, jak mi to mówi mój tata, gdzie jednak jest od początku kariery ze mną i od początku kariery mi te błędy wytykał i no tu jest jednak już takie zaufanie w teamie, gdzie no nie ma takiej opcji, żebym gdzieś wycofał mojego tatę od siebie z teamu, mimo to, że chciałbym zawsze mieć go na zawodach, po prostu żeby właśnie powiedział, że teraz pojedź tu. Teraz ścieżka po zewnętrznej jest lepsza, a nie po wewnętrznej, więc to są takie niuanse, gdzie ja to gdzieś tam w czasie jazdy na torze wykorzystuję. I na dzień dzisiejszy, patrząc na nasze teamy, to te jednak teamy rodzinne gdzieś są, no trochę łatwiej mają, tak mi się wydaje. No okej, a powiedz mi, a ojciec cię częściej chwali czy krytykuje? Zawsze się znajdzie krytyczny, że tak powiem, punkt, nawet gdy czyli się zawsze wbijesz pilę, ale punktów. To tak profilaktycznie rozumiem czasami, tak, żeby cię zmobilizować. Tak, zawsze może być lepiej. No to tak jak w życiu, zawsze człowiek może być lepszym następnego dnia.
Okay. Inauguracja cyklu Grand Prix w Warszawie. W Polsce będziemy mieć w tym roku łącznie 3 rundy. Będzie też Wrocław, będzie Toruń. Czy im więcej rund w Polsce, tym większe szanse dla Was na medale? Czy te polskie tory nie są już dla Was atutem, bo wszyscy je doskonale znają? No jak dla mnie, wydaje mi się, że na pewno będą jakimś atutem, bo jednak więcej na nich jeździmy i mamy doświadczenie, natomiast inni zawodnicy też na nich jeżdżą, więc na pewno dają jakieś tam informacje, jak mamy na nich jeździć, natomiast no ja na pewno bardzo się cieszę, że 3 razy będziemy jeździć w Polsce na fajnych torach, także na pewno jestem zadowolony. Zamykamy temat Grand Prix. Przechodzimy do PGE Ekstraligi, ale na początek, zanim w ogóle wejdziemy w temat i sobie o tym troszkę podyskutujemy, to proszę wypowiedź Patryka Dudka. Posłuchamy, co tam powiedział nam jakiś czas temu o lidze. Serce biło mocniej, kiedy Falubas walczył bez ciebie o utrzymanie w PGE Ekstralidze? No, ciężkie 2 mecze z Rybnikiem, ponieważ w pierwszym meczu do 10-11 biegu chłopaki napsuli nam trochę krwi, tak samo było zresztą w rewanżu, więc bardzo specyficzny tor w Rybniku, więc cieszę się niezmiernie, że drużyna to wytrzymała i no i się utrzymaliśmy w tej ekstralidze, bo co, fajnie, żeby tam jeździć z najlepszymi. Trzon drużyny jest, pewnie potrzeba jakichś małych roszad, małych wzmocnień, tak żeby Faluba znowu gdzieś tam wrócił na należne mu miejsce. No na pewno, po tak słabym naszym sezonie kibice i sponsorzy oczekiwania będą o wiele większe, więc myślę, że tutaj prezesi nie śpią, trenerzy również, ale to ich teraz jest tak naprawdę praca, żeby kogoś pozyskali do naszej drużyny. No dobrze, posłuchaliśmy, było trochę o przeszłości. Powiedz Patryk, czy Falubas po tych ostatnich wzmocnieniach, bo doszedł Niki Pedersen, doszedł Martin Waculik, jeszcze Norbert Krakowiak jako junior, Falubas będzie wszystkich lał? To, co się dzieje na torze, zostaje na torze i trzeba pamiętać, że to jest sport i nie zawsze nazwiska jadą. Patrząc na skład, faktycznie mamy bardzo mocną drużynę. Ale jest asekuracja z twojej strony. Zawsze jest, bo ja mówię, że to jest sport. Trzeba pamiętać, że każdy, kto uprawia sport, jakąkolwiek dyscyplinę, no to mimo to, że będę przygotowany na 200% przed sezonem, to jeszcze trzeba te motocykle zgrać w danym czasie i odpowiednio z torem. I to wszystko musi się zazębiać i musimy trafić z tą formą. To jest naprawdę bardzo wszystko ważne. Prawda, a wy jeszcze macie w Falubazie ten problem, że macie takie nagromadzenie mocnych charakterów i tam trzeba uważać, żebyście wy się tam jakoś nie w tej kupie nie pobili trochę, tak? Oczywiście w cudzysłowie, ale... No sezon będzie na pewno urozmaicony, będzie o wiele ciekawszy niż to, co było w zeszłym roku. I na wnioski musimy poczekać i na rozliczenie Falubazu musimy czekać na koniec sezonu. Zobaczymy, jakie będziemy mieli miejsce, jak to się będzie układać w drużynie, w parkingu, no dobra, na torze. W jakiej parze, myślałeś sobie, w jakiej parze by mogły największe iskry lecieć? Bo tam da się chyba kilka takich par zestawić w Falubazie, nie? Myślę, że to wyjdzie w trakcie, bo nie wiadomo, kto jaki będzie miał może charakter jazdy w przyszłym roku. Dużo się mówi o tym, że Niki będzie patrzeć na nas, czy nie. No. Ale z Nikim w parze się widzisz? Jeździłem z nim w Szwecji 3 lata temu, więc no, trzeba z każdym zawodnikiem umieć też jechać w parze. I pamiętam sytuację, że jeśli się nie ścigałem z Nikim Pedersenem w danym biegu, a jechałem na przykład za nim i goniliśmy jakiegoś zawodnika, to tylko czekałem na jego, że tak powiem, atak. I na przykład z biegu, gdzie jechaliśmy na 3-3, wychodziliśmy na 5-1, bo wiedziałem, że jak on zaatakuje jakiegoś zawodnika i go wywiezie, to ja wykorzystam to przy krawężniku i wyjeżdżaliśmy przed na 5-1. Mimo to, że starałem się nie przeszkadzać przy tej akcji budowania tego, że tak powiem, jego zaplanowanego ataku. Więc jeśli się trzymałem blisko jego koła, to zawsze wykorzystywałem to, że on zrobił, że tak powiem, tą robotę na torze. Janusz, w Fogołuni sytuacja zupełnie inna niż w Falubazie, no bo zmian nie ma, jest status quo, natomiast jedna rzecz się zmienia, Jan Andersson się wycofuje, tuner, który w większości przygotowywał silniki większości zawodnikom w Fogołuni. Jak to może na was wpłynąć? Będzie problem, czy macie już wszystko poukładane? Ciężko w tym momencie przewidzieć, natomiast, bo na razie jest okej, bo Jan, z tego co wiem, pracuje do maja. Teraz wydaje się, że tam będzie wszystko dobrze i tak dalej, natomiast no, gdy sezon się zacznie, no to wtedy wyjdzie wszystko. Na pewno każdy z nas próbuje coś
wymyśleć jakiś, że tak powiem, nie wiem jak to nazwać, żeby nie bolało, zamiennik, żeby sobie poradzić w tym sezonie. A jak jego odejście twoim zdaniem wpłynie na cały rynek tunerów? No bo odchodzi jeden znaczący tuner, będzie ich mniej. Zaczynam się zastanawiać, czy nie będzie trochę tak, że staniecie się jeszcze mocniej zakładnikami swoich tunerów. No być może, a być może też tak będzie, że ktoś nowy się pojawi, bardzo dobry, i też nie wiemy. Także może tak naprawdę na żużlu właśnie wiele ciekawych rzeczy właśnie jest bardzo ważne, między innymi właśnie też tunerzy, jak i mechanicy każdego zawodnika team, także no tutaj jest kolejna gdzieś tam z jednych ze spraw właśnie, gdzie mogą dużo namieszać w przyszłym roku. Okej, zostawmy temat sprzętowy, bo on jest dość długi, pojemny, można by szeroko o tym rozmawiać. W tym martwym sezonie o wielu takich interesujących rzeczach gdzieś tam poza żużlowych się też pisze, czy około żużlowych. Kiedyś taką furorę w mediach społecznościowych zrobił taki tweet Tomasza Suskiewicza, że w szatniach klubowych leci zimna woda. Panowie, to gdzie jest ta zimna woda w kranie? Faluba ma zimną wodę, Unia Leszno ma zimną wodę? No bo karty na stół, no powiedzmy, może kogoś zmobilizujemy i ogrzeją. Zależy, jaki boiler jest. No, dokładnie. Kto nie idzie na konferencję po zawodach, to jeszcze się łapie na tą ciepłą wodę, ale to teraz sobie nie mogę przypomnieć, ale... A to dla ilu nagrzeje? Dla ilu tą wodę nagrzeje ten boiler? Kto pierwszy, ten lepszy. No najgorzej mają mechanicy, ale to na przykład na Grand Prix Krsko, gdzie też tam dwa razy się załapałem na zimną wodę, no ale to tam jest też kto pierwszy, ten lepszy. Kto szybciej, że tak powiem, odpadnie z turnieju, to się załapie na tą zimną wodę. Ja czasami to nawet lepiej przegrać. Akurat dwa lata z rzędu byłem na podium i no i tylko zimna woda, więc... Czyli zimny prysznic po podium, nie? A u ciebie, Janusz, dużo było tych zimnych kąpieli? Nie, ja sobie jakoś tam nie radziłem. No, bo Tomasz Suskiewicz się mył w zimnej wodzie, oni w ciepłej wszyscy. Tylko tyle, nie, że... Nie, no. Nie, tak nie jest aż kolorowo, ale wiem o co chodzi, ale no. To jest, no jest jakiś tam dyskomfort, bo... No nie każdy lubi zimną wodę. Nie chcę tu wychodzić na jakiegoś tam miękkiego, ale ja tam morsem nie jestem, więc... Okej, okay, ale jakby ten brak w ogóle, czy jakby temat zimnej wody bierze się stąd, że te boilery mają swoją jakby... To jest taka określone. takie życie, no po prostu. Nie ma co narzekać. Ważne, okay. Że jest chociaż woda. Okej, okay, no to dobrze. Jest woda, a menedżerowie właśnie, bo ten przywołany przeze mnie Tomasz Suskiewicz czasami robi sporo tymi tweetami zamieszania. Wiem, że też podnosi ciśnienie czasami niektórym na górze. Czy menedżer w ogóle jest potrzebny zawodnikowi? Potrzebny jest żużlowcowi menedżer i kogo wy macie? Janusz Krzysiek Cegielski. Tak jest. No, człowiek do rany przyłóż, tak? No nie zawsze, no bo wiadomo, że nie wszystko w życiu jest kolorowe, natomiast pracujemy razem i Krzychu bardzo dużo mi pomaga i bardzo mu za to też dziękuję, że to akurat ja jestem tą osobą i mogę liczyć na to szczęście. Natomiast no wiem, że gdyby nie Krzysiek, no to na pewno błądziłbym w tym sporcie i nieraz miałbym wielki problem, natomiast wiele razy dyskutujemy i podejmujemy razem decyzje, więc naprawdę jest mi on potrzebny. Patryk, a w twoim przypadku co robi menedżer, czego ty nie mógłbyś sam zrobić? No to taką osobą jest u mnie tata, gdzie on odciąża mnie od problemów takich codziennych, gdzie, no mówię, dużo jest spraw organizacyjnych i wydaje mi się, że każdy sportowiec z każdej dyscypliny ma taką osobę przy sobie, żeby... No nie wyobrażam sobie, żebym miał wszystko na głowie i ogarniać sprawy papierkowe, czy zorganizowanie wyjazdów, sponsorów, tego wszystkiego, no to... Tym wszystkim jeszcze trenować, przygotować tak, sprzęt. Tak, a jednak patrząc na, że tak powiem, nowoczesny sport, no to zawodnik musi mieć czystą głowę. Nie możemy myśleć o jakichś tam problemach, czy czegoś, nie wiem, nie zapłaciliśmy, czy jakieś podatki, więc są osoby, które pomagają i trzeba właśnie się otaczać takimi osobami, które są blisko nas i które nam, że tak powiem, nie przeszkadzają, a wręcz odwrotnie. Przechodzimy do następnego tematu. W lidze jest tak, że co jakiś czas wraca temat komisarzy torów. Mówi się, że są źli, niedobrzy, że przeszkadzają, że psują i tak dalej. Ale z drugiej strony nie sposób też nie zauważyć, że jednak od czasu, kiedy komisarze weszli, to zrobiło się jakby odrobinę bezpieczniej. Takie przynajmniej mam wrażenie. Pytanie do was, czy waszym zdaniem komisarze jakby spełniają swoją rolę, czy są potrzebni,
czy jednak sprawiają za dużo problemów? Ja mogę powiedzieć, że jako zawodnik my za bardzo i tak nie mamy nic do gadania w tej kwestii. To regulamin jest taki, gdzie tych komisarzy zatrudnił i oni mają, że tak powiem, swoją pracę i po prostu ją wykonują i starają się robić to jak najlepiej. A czy to im wychodzi, no to już jest kwestia opinii publicznej, więc bez znaczenia. Janusz? Przeszkadzają czy nie ci komisarze? Znaczy, no mam dokładnie takie samo podejście jak Patryk. Jedno co, to mam takie wrażenie, że czasami ci komisarze by się przydali, nie wiem, jak mamy eliminację gdzieś tam, że tak powiem, na torach takich no, trudniejszych i tam rzeczywiście wydaje się być większy problem, no nie? I w tych zawodach mogliby dopilnować tam różnych rzeczy albo nawet przed zawodami, bo nieraz przy niektórym torze pasowałoby troszeczkę popracować wcześniej. A jakie zachowania was u komisarzy torów irytują? Czego nie lubicie, co wam przeszkadza? Kurczę, bo my z komisarzami mamy mało co do czynienia, bo w tym momencie, co się tak rozgrywa wszystko, to... No, ale rozmawiacie z trenerami, no więc nie wierzę, że nie ma też jakiejś burzy mózgu w trakcie zawodu, więc no, pewnie też to do was gdzieś dociera. Troszkę tak, natomiast trener też dobrze wie, że nie można mącić w głowie. Lepiej jest powiedzieć, że wszystko jest w porządku i dobrze, niż chodzić i opowiadać się, że coś tam komisarz toru nam namieszał z torem i tak dalej. Więc no tutaj na pewno dużą rolę odgrywa właśnie trener z naszymi menadżerami zespołów i oni akurat na pewno muszą trochę się podenerwować przed tymi zawodami. Ale ogólnie jest chyba tak, że mimo wszystko jakby to wszystko zsumować, te plusy i minusy, to chyba nie jest źle, tak? Więcej chyba w tym pomyśle jest dobrego niż złego, no jak wszędzie. Złego, tak? Wszystko ma swoje plusy i minusy, jak tak popatrzymy. Na niebezpiecznych torach w ostatnim czasie nie zdarzyło się wam jeździć. W Polsce. Mówię o Ekstralidze. Myślę, że Ekstraliga nie, ale właśnie gdzieś te... Ale nudne są te tory przez to, że są komisarze? Czy macie takie odczucie, że faktycznie czasami jest nudno? Nie ma znaczenia chyba dla mnie. Ja się śmieję, że 2 lata temu po przegranych startach gdzieś goniłem zawodników, wyprzedzałem. W tamtym roku chyba 5 zawodników tylko minąłem w swoim sezonie, więc nie wiem, czemu tak się wydarzyło. Nie wiem, czy to przez tor, czy nie. Czy po prostu tak sprzęt był dopasowany, więc... Myślę, że więcej problemów na pewno z komisarzami mają tak jakby działacze, czy tam trener i, że tak, no tak powiem, toromistrz, gdzie oni muszą tam z nimi walczyć i to podobno są od 8 rana, czy dzień wcześniej i oni właśnie ten tor próbują tak zrobić, żeby był ok. My jako zawodnicy jesteśmy 2 godziny przed zawodami, wychodzimy do prezentacji, wchodzimy na motocykle i robimy swoje i tu za bardzo nie mamy nic do gadania, bo to już się rozgrywa między jakby tym komisarzem toru, a trenerem i toromistrzem. Zdarza się jednak, że spotkania mają status meczu zagrożonego. Wiadomo, wtedy obowiązuje określona procedura. Janusz, były takie sytuacje, że to ubijanie, które jest wtedy zalecane, no, popsuło wam w Lesznie plany kiedyś? No, na pewno nieraz zdarzało się, że tor rzeczywiście był inny. Natomiast na szczęście w tym roku była bardzo ładna pogoda, było mega ciepło i rzadko mecze były też zagrożone. Natomiast no, nieraz rzeczywiście dobrze jest właśnie dobrze poznać swój tor, żeby być przygotowanym na wszelkie ewentualności. Czas nas goni. Ostatni problem, jaki nam się uda jeszcze poruszyć. Jest tak, że żużlowcy biorą udział w całym szeregu różnych imprez. Czasami są to takie jakieś imprezy niszowe. No wiadomo, liga, no to konieczność jedna, druga, tak? Ale zdarzają się też takie jakby turnieje, czy nawet ligi są dokładane, trzecia, czwarta na dokładkę. Czy to jest potrzebne? Czy faktycznie, no... Nie lepiej by było, jakby każdy z was skoncentrował się na lidze polskiej i powiedzmy dołożył sobie ewentualnie tą jedną ligę. Chociaż w ogóle trend jest taki, że najlepiej by było, jakby żużlowcy w jednej lidze jeździli, a góra w dwóch, tak? Czy to jest możliwe? Wydaje mi się, że nie, poprzez to, że finansowo byłoby ciężko. Ale wszyscy mówią, że wy dobrze, tak dobrze w Polsce zarabiacie, że nie musi być dalej. Strasznie... że tak powiem, piękne też wydatki przy tym wszystkim. A żeby być też na topie, to ja na przykład wolę jechać na Ligę Czeską i się pościgać z zawodnikami teoretycznie słabszymi,
ale tam się sprawdzę spod taśmy, z jakieś różne ustawienia. Rozumiem, że to nie jest dla zarobku, bardziej chodzi o trening taki. Bo na treningu, ja jestem też innym zawodnikiem na treningu, a innym zawodnikiem na zawodach. Ja na treningu sobie próbuję starty i często tak mam, że przegrywam na treningu. Na to, że wychodzi później w lidze, jak wychodzi, że zawsze gdzieś te swoje punkty zrobię, więc trening nie zawsze daje to samo, co zawody drużynowe w innych ligach. I ja na przykład jestem tego zdania, że wolę jeździć na różnych torach, bo są różne nawierzchnie i gdzieś możemy, że tak powiem, ten stary silnik wykopać z warsztatu, przejechać nim jakieś dobre zawody i później go, nie wiem, wsadzam w Grand Prix i nagle zaczynam jechać. A możecie w ogóle powiedzieć z czystym sumieniem, że powiedzmy, jakbyście ograniczyli swoje starty tylko i wyłącznie do PGA Ekstraligi, to nie byłoby was stać na walkę o jakieś wysokie cele? Bo wspomniałeś, Patryk, o wydatkach. No, wiemy, że jak gdzieś tam, powiedzmy, się o Grand Prix człowiek jeszcze w Grand Prix jeździ, no to może być tak, że to jest gdzieś 500 000 wydatków rocznie spokojnie, tak? To tak lekko licząc, więc pytanie, czy przy tym poziomie wydatków dałoby się jeździć tylko w Ekstralidze? Czy... nie wiem, bo na pewno my całe to, że dostajemy pieniądze przed sezonem, to tak naprawdę wszystko musimy sami wszystko inwestować, organizować, przejazdy, sprzęt. Klub jakby nie remontuje nam motocykli, ani nie opłaca nam teamu, ani tego całego warsztatu. Czy nawet sam zakup opon, olejów, no tego jest, pełno jest wydatków, więc my poprzez to, że jeździmy w różnych ligach zagranicznych czy w Grand Prix, zarabiamy tam pieniądze i z tego też się utrzymujemy. No a powiedz mi, ty liczyłeś kiedyś to faktycznie, czy pytałeś osoby, która u ciebie w teamie liczy, ile taki właśnie przykładowy sezon ciebie wyniósł? Kosztorys różnie, ale wiem, że teraz mam, że tak powiem, 5-6 osób jakby pod sobą, które też muszę utrzymywać, więc... są dużo właśnie jest tych właśnie ale wydatków. To jest mniej więcej, dzięki... powiedzmy, ta kwota, że to jest gdzieś tam 500 000, to nie się dobija, bo nie chcę palić, ja bym chciał do taty zadzwonić szybko i wam powiedział. Telefon do przyjaciela by musiał być. Nie wiem, nie chcę właśnie powiedzieć ani za małej kwoty, ani przesadzić, żeby tego... Janusz, to dobrze, Janusz, może Janusz wie ile. Na pewno też sezonowi nierówny, bo różne są też wydatki, no nie, bo raz mamy większe problemy, raz mniejsze, raz mamy więcej ludzi, raz mniej, natomiast z moich obliczeń gdzieś tam wychodzi, że powiedzmy oszczędniejszy sezon to jest poniżej 1 000 000, natomiast taki grubszy sezon to jest powyżej 1 000 000, samych kosztów. No dobrze, czyli Polska Liga na pewno nie wystarczy do tego. No na pewno nie, może chcemy wyjść na zero czy coś w okolicach. Czyli jak tu potem porównywać? No mówię, mówi się tyle o tym, że piłka jest tym sportem wiodącym. Tam jest trochę słabo w sensie poziomu, ale pieniądze są dużo lepsze jednak, jak to wszystko zliczyć niż w żużlu, no bo nawet jak już tam buty trzeba kupić, to one tak drogo nie kosztują. No i nie możemy porównywać żużla do piłki. Do innego motorsportu, bo jednak nawet popatrząc na inne sporty, jeśli chodzi o motoryzację, no to też jesteśmy malutcy, tak naprawdę, tak, patrząc na to wszystko. I jednak mamy 14 meczy, jeśli nie awansujemy do playoffów, więc... Trochę za mało, chyba też ten sezon dla takich... Żeby utrzymać formę, jest potrzebne zachowanie rytmu, prawda? No dokładnie, bo tutaj ja tak wiem, jak wchodzę na salę zimą, gdzie przez dłuższy okres mniej trenuję w czasie sezonu i teraz mam codziennie treningi, to pierwszy miesiąc to na przykład moje ciało jest w szoku. Co się dzieje? Patryk, ogarnij się. Panowie, dobrze. Bardzo miło się rozmawiało. Musimy zrobić teraz małą zmianę warty, mało przetasowanie. Dziękujemy. Janusz Kołodziej, Fogo, Unia Leszno, Patryk Dudek, Falubas, Zielona Góra. Okay. Widzimy się na torze. Trzymamy kciuki za dobre występy w Grand Prix. Będziemy chwalić, ale będziemy też na pewno krytykować, dopingować i szukać dziury w całym, to wam mogę obiecać. Nic nowego. Rozumiem, że się cieszycie. Czyli po staremu. Wszystko zostaje po staremu, czyli dalej będziemy szukać. Nowy rok, ale wszystko po staremu. Wszystko po staremu, dalej będziemy wbijać te szpile, ale tak z sympatią dużą zawsze. Także pamiętajcie. I trzymając cały czas kciuki, także pamiętajcie, że my też jesteśmy z wami.